W ramach projektu budowa w Katowicach sieci publicznych punktu dostępu do elektronicznych usług administracji publicznej etap drugi utworzono 10 nowych telecentrów w różnych jednostkach miejskich oraz zainstalowano 5 urzędomatów, tak zwanych infokiosków, które zlokalizowane są w 4 największych centrach handlowych oraz w głównej siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4. Zarówno telecentra, jak i infokioski mają na celu ułatwienie, umożliwienie mieszkańcom, obywatelom, którzy mają trudności z dostępem do elektronicznych usług administracji publicznej, ułatwienie tegoż dostępu właśnie poprzez umożliwienie korzystania z infrastruktury, która poprzez zapewnienie dostępu do internetu zapewnia możliwość dostępu do e-usług świadczonych przez miasto Katowice, ale nie tylko. Myślę, że to jest ułatwienie, które będzie się cieszyć dużym powodzeniem i mieszkańcy docenią to, że mogą załatwić sprawy urzędowe, załatwiając swoje sprawy domowe, nie musząc tracić godzin czy dnia na pojawienie się w urzędzie na Młyńskiej. Telecentra dają mieszkańcom Katowic możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do komputera i drukarki oraz do informacji publikowanych na stronach internetowych. W telecentrach mieszkańcy Katowic mają także możliwość poszukiwania pracy, korzystania z poczty i bankowości elektronicznej. Zakłada się, iż telecentra będą przede wszystkim wykorzystywane w celach administracyjnych, naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych. Zlokalizowaliśmy je w najpopularniejszych centrach handlowych, w centrum handlowym Silesia City Center na Dolinie Trzech Stawów, w centrum handlowym Trzy Stawy w Oszą na Tysiącleciu i w centrum handlowym na Dąbrówce. Docelowo to urządzenie, które stoi w holu katowickiego magistratu, chcemy, aby znalazło swoje miejsce w budowanej Galerii Katowickiej, ale to dopiero pewnie pod koniec tego roku, może z początkiem przyszłego, jak zakończymy rozmowy z operatorem tej galerii handlowej. Chcemy, żeby to było w tych miejscach, które są odwiedzane przez mieszkańców, które cieszą się dużą popularnością i mam nadzieję, że też nasze kioski taką popularnością cieszyć się będą. Zamiast iść do urzędu, osoba, która nie ma możliwości skorzystania z internetu w domu, może podejść do takiego telecentrum, może podejść do infokiosku i skorzystać z usług świadczonych przez miasto Katowice na platformach SECAP i ePUAP. Może wniosek wypełnić, może go podpisać elektronicznie i może przesłać do urzędu. Celem telecentrów i infokiosków jest zachęcenie mieszkańców, aby korzystali z elektronicznych usług świadczonych przez administrację publiczną i samorządową.